będziemy mieli nic w chodniarze. Dlaczego pani dzisiaj tu przyszła? Dlaczego przyszłam, proszę pana, wychowałam 5 dzieci. Jestem maltretowana przez sądy przez 20 lat. Prokuratura ściga mnie prywatnie po ulicach. Dostałam nawet areszt tymczasowy. Udało mi się odwołać do sądu okręgowego w Łodzi i ukrywałam się dotąd, dopóki sąd nie unieważnił tego wszystkiego. A to za co pani dostała ten areszt domowy? Dostałam za to, że byłam kilkakrotnie wzywana do lekarzy psychiatrów. Najmniej 15 terminów do lekarzy psychiatrów. A za co panią do psychiatru wysyłali? No chcieli ze mnie głupiego zrobić. Bo na sprawach zawsze, broń Boże, nikomu nie ubliżałam, nic nie powiedziałam. Pani sędzia, już jak Anna, z tego sądu tutaj rejonowego w Łowiczu, tak? Czy gdzie? W Zgierzu. Proszę pana, przemieniła mi akt notarialny, pozbawiła dojazdu. Jak poszłam do niej i powiedziałam, że mam dokumenty świadczące o mojej prawdzie, to mi tak powiedziała: może pani mieć tyle dokumentów, a ostatnie słowo do mnie należy. Było zaproszonych naszych członków, takich, którzy mieli czas około gdzieś 60 osób. W tej chwili jest około, no nie wiem, ponad 20, myślę, że rozmodziewamy się ponad 30 osób. Jak to ma wyglądać? Po prostu państwo tutaj jesteście i pokazujecie swoją Pikietujemy, dajemy sygnał przez to, żeby zwrócić uwagę. No w tej chwili, jak pani redaktor widzi, zakładamy żółte takie prostrony, kamizelki. Chcemy nawiązać do Paryża, Łowicz, Paryż, może blisko nie jest, ale pewnie łączą nas podobne idee wolnościowe i idee, które sprzeciwiają się ogólnemu bałaganowi, jakimś zagrożeniom i nieprawidłowościom i krzywdzie społecznej. Szczęść Wam Boże, po Bożemu witam. Jestem jednym z Was. Byłem nie tak dawno również w sądzie. Zostałem faktycznie ukarany za to, że dochodziłem, że chciałem dojść do prawdy. Pani sędzia Magdalena Piwowarczyk, przewodnicząca, która podjęła decyzję w sądzie kapturowym, bo posiedzenie niejawne, żeby na sprawie nie uczestniczyła według policji pani Jadwiga Kuś, która w internecie napisała, że nie mam dokumentów i co to jest za działać. Nie mogłem wytrzymać. To
że od wielu lat komuna na mnie pluje i wygaduje, co chce. Nie można pewnych rzeczy uważać, że nie ma. I jednocześnie chcę powiedzieć, że są ślady jeszcze jedną rzecz, którą udało mi się udowodnić, to fakt, że pani Jadwiga Kuś została wskazana przez policję, że to ona napisała to w internecie. Kim jest ta Jadwiga Kuś? Była milicjantką. Najprawdopodobniej była sekretarką majora Malankiewicza SB. I jeżeli ona pisze, że dokumentów nie ma, a więc ma świadomość, że te dokumenty zostały zniszczone. Tak się składa. Tak się składa, że moje dokumenty w niewielkim przydziale się zachowały. Jestem daleki od tego, żeby się promować, i to w takiej sytuacji, i mam świadomość, że za mną stoją ludzie, którzy w tym sądzie są bardzo pokrzywdzeni, gdzie wyroki są niesprawiedliwe. I również ten wyrok i ten sąd z tą panią przewodniczącą Magdaleną Piwowarczyk jest tylko absolutnie potwierdzeniem. I w związku z tym chcę przeczytać z dokumentów, które otrzymałem z IPN-u, z dokumentów, które otrzymałem z IPN-u, a więc są to dokumenty wiarygodne, przeczytać kilka nazwisk ludzi, którzy nade mną pracowali. Około 11 akcji pod różnymi pseudonazwami przez całe lata 80. do roku 90. pracowali nade mną. Nie tylko SPC-y, ale również i milicjanci. Posłużę się dokumentem. Dokument otrzymany z IPN-u. Pan Wojciech Wacław Gędek, urodzony 2 września 1946 roku. Numer rejestracyjny zarejestrowany 14 lipca 1981 roku jako osoba do sprawy obiektowej, kryptonim Porozumienie. Zakończono w 1983 roku. Następne. Akcja Jodła. Z
13.12.1981 roku do 1982 roku. Akcja Drogowiec. Roku zakończenie 1989 roku. Praktycznie przez całe lata 80. Akcja administracyjna, Wydział 5, Skierniewice, rok 1982-1990 rok. Akcja Komendy Wojewódzkiej, 1988 do 1990 i następna 1988-1890. Tajnych jako obiekt byłem rozpracowywany przez Komendę Powiatową Milicji Obywatelskiej w Łowiczu, jak również przez Komendę Wojewódzką w Skierniewicach. Za tymi akcjami kryją się SBC łowiccy, komuniści i również milicjanci, jak również SBC skierniewiccy i milicjanci z województwa skierniewickiego. Dokument, który otrzymałem z Instytutu Pamięci Narodowej, wymienia określone osoby. I tak, nazwisko, pogoda, Grzegorz, starszy sierżant inspektor grupy 6 Służby Bezpieczeństwa. Drugi, Wawrzyniak, imię Paweł. Kapitan, Wydział Śledczy Służby Bezpieczeństwa w Skierniewicach. Bogdan Czes, wełny, wolny Bogdan. Podporucznik, Wydział Śledczy Spraw Wewnętrznych w Skierniewicach. Okoń Leszek, podporucznik Służby Bezpieczeństwa, Urząd Spraw Wewnętrznych w Łowiczu. Malankiewicz Włodzimierz, szef Rejonowego Urzędu Spraw Bezpieczeństwa Służby Bezpieczeństwa w Łowiczu. Adamczyk Tadeusz, nie poradzę. Z kamery podpułkownik, naczelnik Wydziału Śledczego Komendy Wojewódzkiej Obywatelskiej w Skierniewicach. Bokoński Kazimierz, kapitan, Komenda Wojewódzka
Milicji Obywatelskiej Skierniewica. Osiński Zbigniew, podporucznik, Wydział Śledczy Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej. Pułkownik, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej Skierniewica. Krasiński Stanisław, kapitan, Wydział 5 Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Skierniewica. Rosa Eugeniusz, podporucznik, Wydział 5 Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej w Skierniewicach. Proszę Państwa, te dokumenty otrzymałem z IPN. To nie jest moje chcieństwo, to nie jest kłamstwo. To jest rzecz, która miała miejsce. Wcześniej przytoczyłem akcje tajne, które prowadzono przeciwko mnie. Jeżeli się zestawi z tymi nazwiskami, z tymi bandytami, to zrozumiecie, że jestem człowiekiem nieugiętym. Byłem takim, jestem i będę. I pani sędzia, Helena Piwowarska, która faktycznie obciążyła mnie za to, że chciałem dochodzić prawdy, to przecież nic innego jak hańba dla tego budynku, dla tych ludzi, którzy tutaj pracują. Ja chcę prawdy i za mną ci ludzie, którzy stoją, też tylko chcą prawdy. Mają prawo tego żądać. To my finansujemy i wcale nie mało. Z naszych podatków czerpią korzyści. I żeby te korzyści były sprawiedliwe, ja przepowiadam, tak jak w roku 80, że ta władza się skończy. Musi się skończyć. Bo przecież sędziowie powinni być ludźmi przede wszystkim sprawiedliwymi, prawymi, a nie manipulatorami. Nie ci, którzy myślą o kasie, a nie myślą o sprawiedliwości. Tak to powinno wyglądać w demokratycznym państwie. To, że tak nie jest, to jest wina tego, że nasi koledzy przy okrągłym stole, część Solidarności, społeczeństwo zdradziło i nas. Nie ma innej alternatywy jak ta, która mówi wyraźnie o tym, że sąd rejonowy w Łowiczu ma być sądem sprawiedliwym.
powiedzieć w stosunku do tych sądów. Tak jak w roku 80, że skończy się komuna. Chcieli mnie kupić, zastraszyć, pobili mnie do nieprzytomności. Jestem z ludźmi skrzywdzonymi, prostymi i takim zostanę. I chcę powiedzieć, że niedługo przyjdzie czas, że sędziów będzie wybierać społeczeństwo, tych prawdziwych, tych, którzy przede wszystkim będą mieli na uwadze sprawiedliwość. Jestem człowiekiem wierzącym. Wierzę, że wszystkie czyny, które popełniane są w tym sądzie przeciwko ludziom, będą oceniane przez Boga. Ale nie wolno nam, ludziom żyjącym, pozostawiać to na przyszłość. Trzeba walczyć o to, żeby tu na ziemi zapanowała sprawiedliwość, szczególnie w sądach. Nie może być tak, że ludzie wykształceni na zasadach duracza w dalszym ciągu postępują jak rasowi komuniści, gdzie nie uznają prawa. To jest krzyk rozpaczy tych ludzi skrzywdzonych. Dlatego jestem pełen uznania dla tej garstki ludzi, którzy tak naprawdę od wielu lat walczą nie tylko o swoje wyroki, ale walczą o sprawiedliwość, i składam hołd tym ludziom. A tak naprawdę powinny ten hołd być złożony przez całe społeczeństwo Łowicza. Mają piękny budynek, bardzo dobre warunki do pracy. Brakuje sprawiedliwości. Ci ludzie swoją obecnością to zaświadczają. Panie Boże, miej w opiece tych ludzi, tych skrzywdzonych ludzi w państwie demokratycznym. Ale w tym budynku istnieje system komuny, lewactwa, niesprawiedliwości, i oni o tym świadczą. Dziękuję.